dobry, kochani. Jest godzina 9:30, ale się wyspałam. Ale ty. Oj, super. Uwielbiam spać. Cieszę się, że moja córa śpi i śpi i śpi. Może spać tyle, ile ja. Wczoraj późno poszłyśmy spać. Uwielbiam tą pościel. Słuchajcie, flanelową. Nie wiem, skąd Darek ją wytrzasnął. Ale jest tak miła, tak miękka. Mimo, że mam tu otwarte okno. No zawsze mam otwarte okno, czy to lato, czy zima, żeby mi było świeże powietrze. To słuchajcie, przyjemnie się śpi, cieplutko. No, także kochani, wstajemy. Dzisiaj imieniny Barbary, czyli mojej babci i naszej babci. Darek dojedzie z działki prosto, my będziemy tam jechać. Jeszcze po drodze wstąpimy do zimowej krainy, czyli do Flory, bo i moja córka, i moja siostra, i ja chcę zobaczyć. No i co, za godzinę musimy wyjść tak naprawdę, muszę ogarnąć i śniadanie, i dziecko, i siebie, i makijaż, i dobrze, że włosów nie muszę być. Także zaczynamy dzień. A my słuchajcie, po imprezie, imprezowaliśmy sobie dwa dni tutaj na działce z chłopakami. Też fajnie, bo zaraz jest taki świąteczny okres, więc nie będziemy mieli kiedy się spotkać. No, zrobiło się trochę zimno, musimy jeszcze posprzątać domek i wracamy do Warszawy, bo jutro szykuje się zarąbisty wyjazd. Ale zobaczycie dopiero w jutrzejszym vlogu. I naprawdę ten widok jest mega fajny. Myślę, że jak tu spadnie śnieg i będzie mega biało, dopiero będzie taki właśnie świąteczny efekt, jak się lampeczki będą odbijały od śniegu. Ale mam nadzieję, że jak tu przyjdziemy, to za kilka tygodni, jako są święta, to też już tak będzie. Jesteśmy już na Florze, w zimowej krainie Warszawy. Ale się dzieje w tej Florze, słuchajcie, nie wiadomo na co patrzeć. Idziemy na śpiewające renifery. No, dekoracje są super, jak zawsze. Oczywiście wszystko można kupić. Teraz idziemy oglądać pingwiny. To mi się podoba co roku, to mam ochotę kupić te sanie. Piękne są. Wspólne sprzątanie. Chlebek nam został. Będziemy rzucać sobie rybką. A pan tutaj, panie Piotrze, wszystko dobrze? A i teraz się instaluje? Nie robiłeś aktualizacji przez 2 lata? No. Jezus, masz jeszcze stare ikonki, nic nie grało. A Ewa jak tam jeździ? Ewa, dajesz radę? Ho, ho, ho! Święty Mikołaj mówi, że ho, ho! Światełka i dekoracje wprowadzają do świąteczny nastrój. Oglądamy świąteczną bajkę. Dzieciaki straszaki rtują święta. Ja się przebrałem w piżamkę świąteczną i zaraz zabieram się za składanie 3 vlogów, więc jeszcze chwilę odpoczynku mam. A za głośno jest dobra. Teraz się odezwiemy. A zamówiłem pizzę, dawno jadłem i się cieszę. Z sosem serowym, który Karolina mi zawsze wyjada. Nie, to jest pomidorowym. No hej, łobuzy, jesteśmy już w domu. Zjedliśmy pizzę. Jutro wyjeżdżamy, więc się trochę ogarniamy. Mam jeszcze jeden film do nagrania, chcę właśnie nagrać jeden film, żeby jeszcze, wiecie, trochę się boję, że wiecie, że zostanie mój kanał bez filmów. Dlatego zawsze wolę mieć coś tam w zapasie. Tutaj mój sprzęt, zaraz zrobimy razem usta. I to jest mój dzienny makijaż, pokażę wam co zrobić, co robię, gdy chcę, żeby był trochę bardziej wyjściowy do nagrań i tak dalej. Przede wszystkim rzęsy. Sztuczne rzęsy mam tu już przygotowane, to są Ardelki Demi Wispies. Później wrzucę wieczorem do płynu micelarnego, żeby się trochę oczyścili. I słuchajcie, coraz więcej się pojawia już TikToków i relacji nie tylko influencerów, ale również waszych. Nawet wy tworzycie rolki, czy TikToki, czy właśnie czy jakieś fajne zdjęcia, robicie sesje z moimi produktami, więc jest mi bardzo miło. I pokażę wam przy okazji, jak wygląda taki prototyp. Takie prototypy dostawałam. Jak będę w biurze, to wam pokażę, jak wyglądają prototypy błyszczyków, bo będziecie w szoku, że wyglądają zupełnie inaczej.
i trochę mnie zawsze te opakowania myliły, mimo że wiedziałam, jakie będzie docelowe opakowanie, to zawsze dostawałam w takim, wiecie, roboczym i zawsze mnie to denerwowało, że nie jest już, wiecie, już gotowe. Także szybko rząski i zaraz właśnie mówię, nagram jeszcze sobie może denko, bo tutaj czekają, aż mi się wysypują te rzeczy do denka i później biorę się już za pakowanie i myślę, czy robić dzisiaj jeszcze pazę. Widzicie, 100 rzeczy na głowie, jeszcze chcę z Turą spędzić czas. Więc nie wiem, czy zrobię właśnie później, czy nie. No, zrobiłabym te bazy, bo już mam takie brzydkie odrosty. Uzupełniłabym sobie. Nie chce mi się robić jakiegoś, wiecie, wielkiego zdobienia, ale przydałoby się zrobić, żeby wyglądały świeżo. Najchętniej bym je zrobiła w pociągu, szczerze mówiąc, bo będę jechała w pociągu, bo miała dużo czasu i najchętniej bym po prostu usiadła z lampą w pociągu i zrobiła bazę, ale tego to chyba... Tego to jeszcze nie było, słuchajcie, żeby robić bazy. Więc niestety muszę je zrobić w domu. Nie zrobiliśmy tego wczoraj z Kasią. Miałyśmy robić właśnie wieczorem paznokcie, ale nic nam się nie udało zrobić. Jakoś szybko w ogóle poszłyśmy spać, więc taki to czas. Dobra, rozświetlacz. On tutaj jest w takim roboczym opakowaniu. I pokażę wam, jak wygląda nałożony małym pędzelkiem do rozświetlacza. Tu mam akurat Hakuro J430. I on się wtedy trochę sypie, więc tak delikatnie. I oczywiście również jest efekt, ale trzeba troszeczkę dłużej trzeć. I właśnie minus jest taki, że on się troszkę rozwala w opakowaniu, więc... No, wiecie, no musicie... Uważać po prostu bardziej, żeby się tutaj nie posypał, żeby się nie pylił. Dlatego ja zawsze wam właśnie podkreślam, żeby nakładać czymś takim bardziej twardym. W ogóle miałam inny rozświetlacz gdzieś nałożony, ale dokładam mój. Czymś bardziej twardym, czymś bardziej zbitym, żeby mieć najpiękniejszy efekt. Nałożę sobie ten liner z Hean, to jest Rose Gold. Pomyślałam właśnie, że dzisiaj sobie go użyję. Zaraz naprawię tą sytuację za chwilę, tylko niech mi to przeschnie. Jednak trzeba było go nałożyć przed rzęsami, ale dobra, nieważne. Pokażę wam piękne duo, piękne combo na usta. Jak macie tą konturówkę, ona kiedyś była bardzo popularna, to jest MAC Whirl. Taka lekko brązowa konturówka. Ona pięknie wygląda z naszym błyszczykiem. Przez sekundę dodałam wam na TikToka dosłownie to combo. I tą konturówką sobie tutaj wjeżdżam troszeczkę w kąciki i nakładam nasz błyszczyk na to. Ok, makijaż jest poprawiony, ja już idę, przechodzę do nagrywania. Później jeszcze się musimy spakować, czyli to, czego po prostu nienawidzę. Kocham ten rozświetlacz, słuchajcie. Wygląda bosko, wygląda po prostu bosko. Jak słyszę, że on wygląda jak, wiecie, z lat 80., niech wygląda. Mówcie, że to jest perła, dla mnie to jest tafla. Ja lubię taki efekt, jest piękny. No i błyszczyk oczywiście. Z różnymi konturówkami będziecie mieć różne efekty, możecie dodać z mocniejszym, możecie dodać z jasnym, z ciemnym, także... Idę nagrywać. Wiem, że nie wyglądam, jest już bardzo późno, ale zająłem się składaniem filmów i teraz pakujemy się na jutrzejszy wyjazd. Pociąg mamy o 7.17. Kilka rzeczy spakowanych, komputer, ładowarki, lampy, duża kamera, będziemy robić świąteczne zdjęcia, sweterki dwa zabrałem, tutaj skarpetki, dresiki, jakieś kilka koszulek, majteczki. Mała walizka, wyjeżdżamy na 3 dni. Więc niepotrzebne jakoś dużo rzeczy. Może jeszcze spodenki, ale nie wiem, czy tam będzie basen. Będzie tam basen? Chyba nie. Dobra. A ty jesteś spakowana? Tak, jestem spakowana. Też masz taką samą walizkę. One są z Off-White'a. My je kupiliśmy w 2018 na Zalando Lounge na przycenach. I się trzymają. Wytrzymają. Zbyć mi tylko słuchawki. Te takie na kablu. No poszukam, takie do telefonu, tak? Nie. A ty to fajnego robisz? Właśnie bazę robię. Świąteczne takie? Nie. Brokatowe sobie, czy coś poprawiasz? Brokatowe trochę robię, może śnieżynkę dodam, ale muszę zrobić, bo już miałam taki odrost obrzydliwy i robię tą bazą z indygo. Fajnie, dobrze. No. Kończymy vlogaskę, ja już praktycznie śpię, więc widzimy się jutro. Bye bye.